metropoliabydgoska.pl. O, tak w skrócie, no to bym powiedział, że byliśmy gorsi o te dwie bramki, ale patrząc na przebieg meczu, na pewno początek nie był dla nas udany. Myślę, że słabo operowaliśmy piłką, jeżeli chodzi o samobudowanie. Troszkę jakości i więcej, myślę, takiego doświadczenia było widać po zespole z Jarocina. Wykorzystali też gdzieś tam błąd w ustawieniu, przeszła piłka. Powiedziałem to chłopakom w szatni. To już jakby zawodnik, który w zeszłym sezonie strzelił 29 bramek, jeżeli on ma taką inną sytuację, to on ją strzeli. I on ją wykorzystał, więc to musimy brać pod uwagę. I tutaj jakby nie ustrzegliśmy się tego błędu. Po przerwie myślę, że wyszliśmy nieźle nastawieni na drugie 45 minut. Te pierwsze 15 minut myślę, że pod nasze dyktando. Z jakąś sytuacją, jedną, drugą, trochę może zabrakło szczęścia przy tym rykoszecie, wpadłaby bramka na 1-1 i moglibyśmy mówić tutaj może teraz troszkę w innych nastrojach, natomiast staraliśmy się odrobić to i w takim, myślę, że dobrym fragmencie naszej gry straciliśmy drugą bramkę i tutaj już było ciężko się podnieść, do końca walczyliśmy, tutaj myślę, że chłopakom nie można odmówić tego, że nie próbowaliśmy, natomiast no, tak jak powiedziałem, zabrakło, zapłaciliśmy dzisiaj trochę frycowego, myślę, ale no, nie będę takich sloganami mówił, ale myślę, że i wierzę w to, że jakby te kolejne mecze będą coraz lepiej wyglądały. Fragmenty były dobre, ale z przekroju meczu myślę, że tutaj no, nie stworzyliśmy sobie aż tyle dogodnych sytuacji i na tyle nie zabezpieczyliśmy się z tyłu, żebyśmy dzisiaj wygrali. Metropolia Bydgoska.pl